Witam wszystkich. No, co ja mogę powiedzieć po takim laniu i po takiej lekcji futbolu, jaką dostaliśmy dzisiaj od Miedzi Legnica? No, mogę pogratulować tego trenerowi, piłkarzom Miedzi, dobrej gry, bardzo dobrej gry. To jest najniższy wymiar kary, jaki tutaj dzisiaj nas spotkał. Myśmy ten mecz mogli zdecydowanie wyżej przegrać, niż go przegraliśmy. Te rozmiary już są bardzo złe i przynoszą dużo wstydu, przede wszystkim mojej osobie. A mogły być jeszcze większe. No, zespół nie powinien tak grać, jak myśmy dzisiaj grali w tym meczu, ale orkiestra tak gra, jak dyryguje nią dyrygent. Ja mogę tylko przeprosić wszystkich tych, którzy są mocno emocjonalnie związani z Widzewem, liczą na Widzew, że dzisiaj drużyna tak się prezentowała, jak się prezentowała. Graliśmy bardzo słabe spotkanie, przegraliśmy je zasłużenie z drużyną, która była od nas zdecydowanie lepsza i nie można tego powiedzieć tak, że Miedź Legnica grała dlatego dobrze, bo po prostu Widzew był bardzo słaby. Miedź wygrała dlatego, ponieważ grała bardzo dobrze i była od nas zdecydowanie lepsza, wykorzystywała wszystkie nasze mankamenty w grze bardzo skrupulatnie i tak powiedziałem na początku, wygrała to spotkanie bezwzględnie zasłużenie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję Wojtek. No, wiem, że ciężko przeżyć taki moment, ale no, taka jest rola trenera. Ja mogę tylko pogratulować swoim zespołowi występu. Myślę, że doskonale to Wojtek ocenił, podsumował. Nie będę tego jeszcze raz powtarzał, że no różnica była ilościowa, jakościowa. Wykorzystaliśmy, myślę, 60-70% tych sytuacji, które stworzyliśmy. Zespół zagrał na bardzo dobrym poziomie. I cóż, no, tak jak powiedziałem, no Wojtek w 100% oddał to, co się działo na boisku i ja mam tyle do powiedzenia. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Do trenera Kudyby. Panie trenerze, w pierwszej połowie mogło być dużo wyżej, było 1-0. Różnie mogło się potoczyć w drugiej stronie. Widziałem, że trener trochę nerwowo reagował na te niewykorzystane okazje. No na pewno, no skoro mieli sytuację doświadczeni zawodnicy, tak jak Wojtek Łobodziński, no to troszeczkę taka mała frustracja na ławce gdzieś wystąpiła, ale w przerwie zawodnikom powiedziałem, że te sytuacje na pewno jeszcze będą. Żebyśmy wyrzucili to, co w głowie z pierwszej połowy i po prostu skupili się na tym, co będzie w drugiej połowie. No i też tak się stało, że po prostu druga, trzecia bramka to praktycznie już było po meczu. Zawodnicy wtedy grali już rozluźnieni, swobodnie. Nawet zawodnicy, którzy wchodzili, Cierpka, Adrian, Feruga czy Chrzanik, też mieli swoje sytuacje. No myślę, że to jest komfortowa sytuacja, kiedy się prowadzi 3-4, 0-1 i wchodzi się w takiej sytuacji. A co już po takim meczu można dodać? No, jestem bardzo zadowolony. Tak jak powiedziałem, no, była duża jakość. Cieszy mnie również to, że Mateusz Szczepaniak, który do tej pory miał wiele sytuacji, wykorzystał 3, a mógł jeszcze więcej. Ale no cóż, ten mecz już się skończył, trzeba go szybko przeanalizować i przystąpić do przygotowań w następnej kolejce. Jeszcze mam tutaj trener Kudyby. Panie trenerze, czy uważa pan, że to był najlepszy mecz Miedzi pana wodzą w tym sezonie? No powiem tak, no na pewno najlepszy. No, uważam, że bardzo wysoki poziom był w meczu w Zagłębiem Lubin, w Lubinie i tam były dwa dosyć równe zespoły. Tu na pewno byliśmy lepszym zespołem od Widzewa i dlatego takie rozmiary w tym spotkaniu. Takie zwycięstwa czasami potrafią być mylące. Oczywiście są powody do radości i jak największych gratulacji. Bardzo dobre spotkanie. Natomiast też czasami sobie odpowiedzieć, czy to mieć taka była dzisiaj mocna, czy po prostu Widzew zagrał taki fatalny mecz, to jak trener stołowy sam przyznał, że jego zespół zagrał dzisiaj katastrofalnie. To było widać, po prostu każdy chyba to już to wiedział, czy nie grozi, trenerowi pewnie nie, ale czy piłkarzu, nie grozi jakaś euforia, która może się okazać zgubna? Myślę, że nie. Graliśmy mecz w Sandecji, w Nowym Sączu, tam wygraliśmy 4-0, tam na dobrą sprawę to powinno się ten mecz skończyć 8-0. Dzisiaj stworzyliśmy
strzeliliśmy 6, stworzyliśmy przynajmniej, nie wiem, 9-10 sytuacji, także jest jakaś powtarzalność. Graliśmy w Gdyni bez, można powiedzieć, dwóch środkowych obrońców, Radek Bartoszewicz wypadł. Stworzyliśmy 3 sytuacje i trafiliśmy w poprzeczkę, także ta tendencja na pewno w tym zespole jest. Mam spory potencjał, jeżeli chodzi o ofensywę i staram się to wykorzystywać. No dzisiaj Teddy Labukas nie trafił, chciałem jeszcze puścić Georgia Kadu, no ale ograniczeni jesteśmy zmianami, dlatego myślę, że na pewno żadnej euforii nie będzie. Radość tak, ale tak powiedziałem, no przechodzimy do porządku dziennego i przygotowujemy się do następnego meczu. Dziękuję. Maciej Wojciechowski, widzę w tym trenera stawowego. Panie trenerze, powiedział pan, że to nie jest tak pana zdaniem, że mieć w tym meczu grała tak dobrze, bo widzę, był słaby. Czy uważa pan, że pański zespół zagrał dobre spotkanie, tylko że mieć była lepsza? I ja do tego, czy uważa pan, że na przyszłość wychodzę troszeczkę kilka tygodni do przodu, czy da pan widzi tutaj szansę, że ten zespół zacznie wygrywać, bo teraz przed nami Termalika, inne ciężkie spotkania. Jeżeli Miedź jest od nas lepsza w stosunku 5, tak, 6 do 1, no to co będzie w przyszłości? 6. No 5 bramek różnicy. Ja nie powiedziałem, że Widzew zagrał dobrego spotkania. Ja powiedziałem, że Widzew zagrał bardzo słabe spotkanie i zagrał tak, jak został do tego spotkania przygotowany, bo tutaj odpowiedzialność tylko i wyłącznie spoczywa na trenerze i powiedziałem też wyraźnie, że Miedź zagrała bardzo dobre spotkanie, że właśnie nie mówić czegoś takiego, że Miedź strzelała bramki i wygrywała dlatego, bo po prostu zagrała, nie wiem, przeciętne spotkanie, bo Widzew był tutaj równorzędnym rywalem i postawił Miedzi wysoką poprzeczkę. Myśmy byli tłem dla piłkarzy z Legnicy i byliśmy tłem dlatego, bo piłkarze od nas i cała drużyna Miedzi była u nas zdecydowanie lepsza. Takie mecze czasami się zdarzają. Ja na pewno nie jestem trenerem takim, który tutaj odpowie panu w taki sposób, że skoro przegraliśmy z Miedzią Legnica 6-1, to będziemy następne spotkania przegrywali tak samo wysoko, bo ja wcale nie uważam, żeby Miedź była zespołem gorszym od Termaliki czy od innych zespołów, z którymi będziemy mecze grać. Przede wszystkim my musimy inaczej zagrać, my musimy dużo w naszej grze zmienić, bo dzisiaj, tak jak mówię, no, w naszej grze nie było niczego takiego, nad czym można byłoby się na chwileczkę zatrzymać i powiedzieć, że no, mieliśmy pecha, czy no, staraliśmy się dorównać kroku rywalowi. Nic takiego nie było. No, myśmy ustępowali pod każdym elementem i piłkarskim, i innymi elementami, które się składają na grę. I zasłużenieśmy tutaj przegrali. Natomiast przed nami są kolejne spotkania, kolejne mecze i nie wolno tracić nadziei, nawet pomimo takiej wysokiej porażki, jaką dzisiaj żeśmy tutaj w Legnicy doznali, chociaż przyznam, że na pewno po takim meczu, gdzie się tak bardzo wysoko przegrywa, w sytuacji, w której my się znajdujemy, morale drużyny na pewno po takim meczu znacząco spada i podnieść chłopaków teraz w tak krótkim czasie, no to jest duże wyzwanie i dla mnie, dla całego sztabu trenerskiego i dla piłkarzy, no bo jedyną rehabilitacją możliwą, najszybszą, to jest właśnie najbliższe spotkanie i nie ma innej drogi.